Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym holu zakupowym. I tak, będzie to dosyć duży hol, taki właśnie z rzeczami na lato. Już coś tu leci, ale jest tego tak dużo, że no, tak jak pozbierałam, mówię, kurczę, chyba za dużo, ale dobra. Myślę, że zacznę w sumie od tych butów, bo od razu tutaj je widać. Tak, zacznę od klapek, które kupiłam w sumie z myślą o różnych jakichś takich wakacyjnych wyjazdach. Kupiłam dwie takie same pary, jedną zieloną, drugą różową, tak żeby pasowały do różnych stylizacji. Ja tam nie lubię jakichś tam czarnych, bo no to jest taki zbyt smutny kolor jak dla mnie na lato. Lato ma być kolorowe i na to przede wszystkim stawiam w takich stylizacjach. I słuchajcie, te klapki były w ogóle w tak śmiesznej cenie, że aż szkoda było ich nie wziąć. I kosztowały po 7,99 za parę. I obie są w rozmiarze 40. I teraz tak, kolejne buty, które tu mam, miałam już je na sobie parę razy, ale przed tym filmem troszeczkę je wyczyściłam, żeby tak, że tak powiem, jakoś w miarę sensownie wyglądały. I słuchajcie, są to buty z Crocsa, a na te zdecydowałam się z tego względu, że potrzebowałam jakichś takich butów, które będą praktyczne i do takich no, wielu zastosowań. Bo tak, w styczniu wybieram się na takie wakacje, gdzie będę potrzebowała butów do chodzenia w wodzie, po plaży, bo może być tam dosyć kamieniście. Ale nie chciałam też kupować specjalnie butów do wody, no bo mówię, bez sensu, po co mi to, żeby mieć tylko buty w jednym celu, no nie? A akurat tak się składało, że przeglądałam kiedyś stronę CCC i rzuciły mi się w oczy właśnie te sandałki. I potem jak tak zaczęłam zwracać uwagę na to, to się okazało, że dużo ludzi je nosi, więc tak w sumie, no dobra. I słuchajcie, są one dostępne chyba w trzech kolorach. Jest na pewno ten czarny, który ja mam. Jest jeszcze taki różowy, taki coś ale pudrowy róż, ale nie taki jak moja sukienka, troszeczkę ciemniejszy. I chyba był też niebieski, nie pamiętam już dokładnie. Ja wzięłam czarne z tego względu, że chcę, żeby pasowały mi absolutnie do wszystkiego. No i dzięki temu właśnie są uniwersalne i oprócz tego, że właśnie mogą służyć jako klapki takie do wody, no to też mogą właśnie być jako sandały. I słuchajcie, powiem Wam szczerze, że są to najwygodniejsze sandały, jakie ja kiedykolwiek chyba w życiu miałam. Są, słuchajcie, bardzo leciutkie i naprawdę nie czuć ich na nodze. Także bardzo, bardzo Wam je polecam. Co prawda są dosyć drogie jak na takie buty, bo kosztowały 150 zł. Ale stwierdziłam, że jeżeli mają być wygodne i jeżeli będą to w końcu buty, które nie będą mnie obcierać i będę mogła je nosić latem przy cieplejszych temperaturach, to nie będę się zastanawiać i wcale powiem Wam, nie żałuję, że je wzięłam. Tu mają też taką fajną podeszwę, więc są naprawdę mięciutkie, tak jakby się na jakichś poduszkach chodziło dosłownie. Także naprawdę mega polecam. I tutaj była taka dziwna rozmiarówka. Tu musicie uważać, jak kupujecie rozmiary, bo ja kupiłam rozmiar 39-40, bo nie było konkretnej właśnie rozmiarów, tylko były podwójne rozmiary. Ja ogólnie noszę takie 40, czasami 41, więc nie wiedziałam, który wziąć. Mówię, dobra, wezmę te mniejsze, najwyżej będą za małe, no to wymienię, tak? A okazało się, słuchajcie, że ten 39-40 jest mi nawet troszkę za duży. Także no, nie wiem, jak ta rozmiarówka u nich idzie. No i słuchajcie, jest to model Crocs Serena Sandal. Coś takiego. I to są czarne. Także na pewno można je w CCC dostać. Kolejne buty. Są to również sandały. I z tymi, słuchajcie, mam zagwozdkę. Bo jak widzicie, są one z firmy GoSoft. I one właśnie są takimi... Właśnie to mi ktoś polecał. Chyba mój tata, z tego co pamiętam, bo też miał sandały właśnie z tej firmy. Że one właśnie są wygodne, że są skórzane i że nie obcierają. Dwa pierwsze się zgodzę, ale niestety trzecie muszę przyznać, że niestety nie. Z tego względu, że obtarły mnie one, słuchajcie, miałam je na sobie godzinę i obtarły mnie tu, w tym miejscu. I też chyba ten prawy but, z tego co pamiętam, gdzieś tutaj. Także na razie musiałam je odstawić, muszę poczekać, aż mi się tak totalnie nogi zagoją i może wtedy po prostu zrobię jeszcze jedną próbę i gdzieś tam na krótko je założę. Wygodne są, naprawdę. Mogę Wam je polecić pod tym względem. One tutaj mają taką, widzicie, dosyć specyficzną podeszwę. I naprawdę, no dzięki temu jeszcze, że mają tutaj te gumeczki, to w ogóle fajnie się też dopasowują do nogi. I szczerze mogę Wam je polecić.
Nie wiem, ja mam po prostu takie nogi, że mnie prawie każde buty obcierają, więc to nie jest wyznacznik tego, czy buty są dobre i wygodne. I słuchajcie, ja wzięłam z tych rozmiar 41, bo producent sugerował, że one niby są, wypadają jako mniejsze, dlatego wzięłam rozmiar większy. I też kierowałam się troszeczkę tą tabelką, którą mieli na stronie. Ja je kupowałam na jakiejś takiej promocji, że tam jak się wzięło kilka rzeczy, to tam było taniej. One kosztowały chyba około 130 zł, jakoś tak. No to są skórzane, więc one są troszkę droższe, wiadomo, nie? I teraz tak, jeszcze pokażę pozostałe buty, które właśnie razem z tym zamówieniem szły, bo to są wszystko właśnie z CCC. I tak, pierwsze, które Wam pokażę, to będą klapki. Jeszcze ich nie miałam na sobie, bo czekam właśnie, aż nie będzie tak upalnie, bo nie wiem, czy to są buty dobre na upał, powiem szczerze. Raczej na takie umiarkowanie ciepłe dni. Słuchajcie, są to takie o, fioletowe klapki na takiej grubszej podeszwie. Są prawie jak płaskie. Jak ja je założyłam, to tak naprawdę wcale nie czułam tej wysokości. Tu mają nawet taką troszkę gumkę, więc mogą się dopasować do tej stopy. A dla mnie jest to ważne, bo ja się zawsze tutaj w tym miejscu nie mieszczę, w tych butach. Także u mnie to tak właśnie bywa. Tutaj też się w palcach mieszczę. Ja mam bardzo szeroką stopę, więc zawsze jest ten problem z sandałami u mnie, że które sandały nie przymierzę, zawsze się tutaj nie mieszczę. Tu się zawsze zatrzymuję i już jest, no, lipa. Mają też tutaj takie ozdobne motylki, które można sobie dowolnie przesuwać, więc jak chcecie na przykład, powiedzmy, o, mieć jeden z tej strony, no to można tak też nosić, nie? Tu jest pełna dowolność, więc fajnie, bo takie są personalizowane jakby. I słuchajcie, tak, to jest rozmiar 40, są mi w sam raz i one kosztowały chyba koło stówki. Jakoś tak. Ja zamawiałam je przez internet, w ogóle właśnie a propos, ten model tych klapek jest dostępny tylko i wyłącznie przez internet. Nie bardzo mi się to podoba, bo ja nie lubię kupować butów przez internet. Często nie trafiam z rozmiarem. Tu akurat mi się udało, także fajnie. W każdym razie te są dostępne tylko przez internet i chyba z tego co widziałam jeszcze są cały czas dostępne. I drugie to są sandały, które już miałam raz na sobie. I z tymi też mam zagwozdkę, bo one też mnie obtarły, ale w takim bardzo dziwnym miejscu. Właśnie nie w takim klasycznym, gdzie obcierają wszystkie buty mnie zazwyczaj, bo nie tutaj. Tu są, słuchajcie, idealne. Obtarły mnie, słuchajcie, gdzieś tutaj z tyłu, jak się te paski krzyżują. Są to takie różowe sandałki, bardzo podobne do tych właśnie fioletowych klapek. No z tym, że właśnie klapki to były klapki, a tutaj są sandały. I one są tutaj właśnie jakoś nad kostką zapinane. Też mają takie te motylki, które można sobie dowolnie przesuwać. O, są to buty naprawdę mega wygodne. Ja wcale gdzieś tam, mimo tego, że mnie obtarły, to nie mogłam narzekać, że mnie od nich bolały nogi, czy mi się noga męczyła. Absolutnie nie. Także no, to, że mnie obcierają, to naprawdę nie zwracajcie na to uwagi, bo ja mam specyficzne nogi. Nie mają nigdzie żadnych gumek, tak jak tamte klapki na przykład, ale no właśnie przez to, że tutaj nie ma żadnego elementu i tutaj można je sobie właśnie dopasować, to gdzieś tam no, nie mam problemu z tym, żeby się w nie zmieścić. I one kosztowały normalnie około 150 zł, ale ja tam miałam jakiś kod promocyjny, więc tam wyszło za nie chyba około 120 zł. I to jest tak samo rozmiar 40. Te pary butów to są, słuchajcie, buty sportowe. Potrzebowałam dostać jakieś sportowe buty, dlatego że większość z tych, które miałam, już mi się poniszczyły, musiałam powywalać i niestety strasznie mi szkoda było, bo jak ja sobie jakieś sportowe buty znajdę, to naprawdę słowo Wam daję, nie rozstaję się z nimi, bo naprawdę mi jest ciężko dopasować buty, a jak już dopasuję, no to noszę aż do zdarcia. Ale udało mi się na stronie Deichmanna znaleźć, słuchajcie, buty z Adidasa, takie nietypowe. Niby wyglądają jak zwykłe takie sportowe buciki, ale mają tutaj na górze taki fajny element w postaci takiej panterki i to właśnie je wyróżnia od takich zwykłych, klasycznych butów. No i powiem Wam, że są mega, mega wygodne. Na początku były dosyć sztywne, jak je pierwsze takie dni nosiłam i trochę mi to przeszkadzało, ale potem jak już je roznosiłam, to naprawdę nie mogę narzekać. Jedne z wygodniejszych butów, jakie mam, pasują w zasadzie do wszystkiego. Do sukienek, do jeansów, do czego chcecie można je nosić i nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. I teraz rozmiar. Rozmiar jest to, słuchajcie, 40. Chciałam wziąć 41, ale już nie było. 40 była największa, więc mówię, no dobra, zaryzykuję. Z tego co pamiętam, kosztowały one około 220 zł. I teraz widziałam, że są one na promocji. Tu
jest w ogóle, możecie sobie zobaczyć nazwa tego modelu. I ostatnie buty, które kupiłam, to w ogóle miałam z nimi takie przeboje. Są to buty z Nike'a. I wiecie co, upatrzyłam sobie takie fajne, naprawdę klasyczne Nike. Chciałam, żeby one nie były jakieś kolorowe, bo miały mi pasować do absolutnie każdego ciuchu, który założę. Miały być takie, że no, chcę polecieć do sklepu, to od razu wrzucam sobie te buty i od razu mogę lecieć, obojętnie co na siebie założę. I słuchajcie, najgorsze było to, że ciężko było je gdziekolwiek dostać, bo nigdzie nie były dostępne i się naszukałam, słuchajcie, w internetach. Znalazłam jakąś tam stronę internetową, która w ogóle mega, mega długo mi je przesyłała, ale w końcu dotarły. I słuchajcie, są to Nike takie oto czarne. I ogólnie dostałam też do nich jeszcze białe sznurówki na zmianę. No, także fajnie. Mi się podobają póki co na razie z tymi czarnymi, więc z tymi czarnymi je noszę. I naprawdę nie miałam chyba wygodniejszych butów w swoim życiu, takich właśnie sportowych. Miałam te wszystkie siateczkowe, Nike i te inne takie, ale one mi się bardzo szybko niszczyły właśnie ze względu na tą siateczkę. A jeśli chodzi o te, to naprawdę nie mogę narzekać. Są rewelacyjne. I słuchajcie tak, ja je kupiłam na takiej stronie internetowej, na której one już w ogóle nie są dostępne. Mogę Wam na przykład w opisie filmu podać nazwę tego modelu. Chyba, że są na kartonie. A nie, są na kartonie, no. To możecie sobie spisać ewentualnie z kartonu, jak one się właśnie nazywają. No i klasycznie, standardowo, jak to w przypadku Nike'ów, jest to rozmiar 41, bo w żadne inne się nie mieszczę. Jedynie tylko chyba New Balance przebijają, bo New Balance muszę mieć 42. No, także przechodzimy w końcu do ciuchów, bo już za długo muszę przyspieszyć trochę, bo jak widzę, ile ten filmik już trwa, to jest o wiele za długo. Przyspieszamy. Pierwszą rzecz, którą mam tutaj na wieszaczku, jest to, słuchajcie, taki kombinezon, taki biało-czarny. Górę ma taką, w takie paseczki i tu są spodenki. Są też kieszenie i jest zapinany na taki pasek tutaj, nie? Troszeczkę nie podoba mi się w nim to, że tutaj jest taki szeroki, więc nie wiem, czy sobie po prostu tego tutaj trochę nie zszyję, bo nie lubię, jak mi się tak wszystko wywala, a ja mam dosyć duży biust, więc później jest przez to problem. No, w każdym razie kupiony został w Mohito i jest to rozmiar 42 i kosztował 99 zł. Także za taki kombinezon fajna cena. Miałam go już raz na sobie na naszej tutaj imprezie parapetówce i bardzo fajnie mi się sprawdza. Teraz zakup z Sinseya. Sinseyu na promocji kupiłam taką oto koszulę nocną. Bodajże za 20 zł, była jakaś fajna cena, więc mówię, wezmę w takie misie. O! I z rozmiarami w ogóle nie wiedziałam, jaki wziąć, bo jak tak patrzyłam na wieszaku, to się wydawały wszystkie takie jakieś duże, więc wzięłam L-kę i ta L-ka nawet jest na mnie luźna, a ja normalnie z Sinseya 2X-y noszę, także no, jest taka do połowy uda, czyli taka w sam raz na lato, na jakieś takie ciepłe noce. I kolejną rzeczą z Sinseya jest sukienka, którą już miałam parę razy na sobie i po prostu żałuję, że nie kupiłam więcej kolorów, bo po prostu najlepsza sukienka, o jakiej mogłam marzyć. Ja w ogóle szukałam ostatnio bardzo dużo sukienek, takich właśnie na co dzień do noszenia, żebym mogła sobie założyć właśnie do trampek, do adidasów, czy do jakichś sandałków, tak żeby po prostu no, jakąś odmianę mieć od tych jeansów na okrągło. I znalazłam, słuchajcie, taką różową sukienkę. Ona jest zwykła, prosta. Sięga mniej więcej tak do połowy uda. Ma taki krótki rękawek. I słuchajcie, jest to rozmiar XL. Ale się tutaj dosyć mocno jeszcze rozciąga, także ja nie mam problemu, żeby się w nią zmieścić. Jest nawet taka trochę luźna, także super, bo ja właśnie preferuję takie trochę luźniejsze ubrania. Kosztowała 30 zł i była na pewno dostępna jeszcze w innych kolorach, teraz już jej nie ma. I niestety żałuję, że nie kupiłam więcej. No ale cóż, trudno. Kolejną rzeczą z Sinseya jest bluzka, która tak naprawdę no, już trochę przeszła. Ale dzięki temu właśnie widzę, że nie jest regułą to, że wszystkie ciuchy z Sinseya po pierwszym praniu się rozwalają, bo ona już była prana chyba ze 3 albo 4 razy, bo jak pierwszy raz ją założyłam, to oczywiście już ją gdzieś musiałam ubrudzić i tak nie do końca chce ta plama zejść. Ja wiem, że jej nie widać w ogóle, ale ja ją widzę i to jest najgorsze. W każdym razie, słuchajcie, były na sklepie tylko dwa rozmiary. Była M-ka i była XXL-ka, ale ta XXL-ka była tak ogromna, że ona by dla mnie robiła jak za jakiś wór. Więc stwierdziłam, że wezmę tą M-kę. Jest taka w sam raz akurat na mnie.
ma tutaj taki ładny nadruk i kosztowała bodajże 10 zł. I oprócz tego z Sinseya jeszcze mam, o właśnie, gdzie one tutaj się podziały. Słuchajcie, mam dwie takie gumki. Najpierw kupiłam jedną taką na jakiejś w ogóle promocji takiej, że jak się wzięło drugą rzecz z wyprzedaży, to na tą drugą rzecz, tą tańszą, było minus 50%. Ja właśnie wtedy wzięłam tą koszulę nocną i tą gumkę. A ta gumka normalnie była za 3 zł. Więc ja miałam ją za złote 50, to w ogóle nie wiem, co to są za ceny, ale spoko. I słuchajcie, to jest taka gumka, która ma jeszcze taką wstążeczkę. A ja zazwyczaj właśnie te gumki noszę do pracy i one właśnie dzięki temu tak fajnie tutaj dekorują też tą naszą fryzurę. I tak mi się ona spodobała, że stwierdziłam, że kupię sobie jeszcze jedną taką. No i za to już zapłaciłam 3 zł, tak jak jest tutaj nawet na tej metce. Ale powiem Wam, że to jest fajna cena, bo ona przed promocją kosztowała no, 6 zł, także to i tak jest za 50%. No, są takie dosyć no, rozciągliwe tutaj. Mam nadzieję, że się szybko nie zniszczą. Teraz tak, teraz został mi tutaj jeszcze Primark. I tak, z Primarka mam tutaj takie fajne czarne shorty na lato. Z myślą też właśnie o jakichś tam wakacjach kupiłam, czy żeby na plażę założyć, czy na strój kąpielowy. Są tutaj wiązane taką wstążeczką w pasie. Jest to rozmiar 42. Tutaj nawet jest cena na tej metce, także możecie sobie od razu zobaczyć, że to było 30 zł. No, także fajnie. Są takie akurat. Kolejna rzecz, którą wzięłam, jest to, słuchajcie, spódnica jeansowa. Taka krótka, bo brakowało mi takiej. Miałam już wcześniej, ale z nich wszystkich po prostu powyrastałam. Jest to rozmiar 42 i kosztowała 55 zł, tak jak jest tutaj na metce. Kolejna rzecz są to jeansy i powiem Wam, że to są już moje któreś z rzędu jeansy z Primarka. Pierwszy raz jeansy z Primarka kupiłam sobie, jak kiedyś byłam w Warszawie. Właśnie w tym Primarku, kiedy jeszcze nie było go w Poznaniu. A teraz tak naprawdę w sumie, jak już Primark jest w Poznaniu, to w innym sklepie nie kupuję w ogóle spodni, bo no, żadne na mnie nie pasują. Albo są za ciasne, albo są za małe, albo są za długie, bo na mnie zazwyczaj spodnie są za długie. Ja muszę mieć właśnie takie dosyć krótkie, bo nie mam jakoś specjalnie wybitnie długich nóg. I wiecie co, słuchajcie, miałam zagwozdkę, jaki wziąć rozmiar, ale stwierdziłam, że jeansy wolę mieć troszeczkę luźniejsze niż takie na wcisk, żeby się później w nich nie męczyć. I słuchajcie, wzięłam rozmiar 44. No i ten kolor jest taki typowy szary. Także fajnie, bo też do wszystkiego pasuje. I drugie wzięłam z tego samego modelu. To jest w ogóle 44 rozmiar, ale długość chyba była 28. Nie pamiętam, ja wzięłam jedne z tych najkrótszych, mówię, bo ja muszę mieć jednak krótkie te spodnie, żeby mi się później nie zamiatać nogawkami podłogi. No i drugie też są w rozmiarze 42. Tak, te wzięłam w rozmiarze 44, a te wzięłam 42. Tak, te wzięłam 42, już zgubiłam w pierwszej chwili, mówię, zawsze biorę 44, a tu wzięłam 42 z tego względu, że po prostu bardziej mi leżał ten model w tym rozmiarze. I one są w takim błękitnym, fajnym kolorze, też do dużo ilości stylizacji pasują. I ostatnia rzecz, którą mam Wam do pokazania w tym holu, już przepraszam, że tak się śpieszę, ale jak już widzę, ile ten film trwa, to naprawdę muszę się sprężać. To jest coś, co kupiłam na Vinted. No bo jednak za pół roku będę miała wakacje, w których będę potrzebowała bardzo dużo kostiumów kąpielowych, a jak przejrzałam stroje kąpielowe, które są w sklepach, w ogóle mi się nic totalnie nie podoba. I przeszukałam sobie Vinted i na Vinted właśnie kupiłam na razie ten strój, ale jeszcze będę kupowała kolejne. Słuchajcie, ten kupiłam w komplecie chyba za 20 zł, nie wiem, jakaś śmieszna cena była. No także góra wygląda tak. W takich ładnych kolorach, jest trochę różowego, ja zawsze patrzę, żeby coś różowego było, bo ja lubię różowy kolor. Nie? I tu jest taki staniczek, a tu jeszcze jest taki dodatkowy pasek, który się zapina tutaj pod biustem. No i do tego są jeszcze gatki, które są właśnie w podobnym stylu, też mają ten różowy motyw. O, tak Wam pokażę, no. Jest to rozmiar 42 i góra i dół. No bo mówię, ja muszę mieć dosyć duże te rozmiary, żeby się spokojnie i swobodnie w tym czuć. Kupiłam też jeszcze jeden strój kąpielowy na Vinted, właśnie chyba z Sinseya pochodzący, taki różowy, ale niestety okazało się, że jest on po prostu mi w biuście totalnie za mały. A propos Vinteda w ogóle,
Ja też tam sprzedaję rzeczy, więc jeżeli chcecie coś ode mnie kupić, no to zapraszam Was na Vinted, tu gdzieś, jeżeli będę pamiętała przy montażu, no to wrzucę moją nazwę z Vinteda, a jak nie, no to będzie na pewno w opisie filmu. I co, i będę już kończyć ten haul. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Napiszcie, co Wam się najbardziej z tego haulu podobało. I czekajcie na kolejne filmiki, bo na pewno trochę tego będzie. Dajcie mi tylko trochę czasu, bo póki co no, jest okres wakacyjny, więc ja też nieustannie siedzę w pracy, no bo taki sezon jest po prostu, nie, że ciągle tylko praca, praca. Ale potem obiecuję, że będzie dużo ciekawych filmików, bo już mam dużo poplanowane. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Słuchajcie, skończyłam film, a tu patrzę, że jeszcze jedna rzecz została do pokazania. Ja o niej zupełnie zapomniałam. Słuchajcie, jest to torebka, którą też na CCC kupiłam. Właśnie też myślę z myślą tak o wakacjach, bo jest ona taka malutka, malutka, że tam praktycznie no, mało co się zmieści, ewentualnie tylko jakieś pieniądze, telefon. No, możecie zobaczyć, jak tutaj w środku wygląda. Tam jest bardzo malutko miejsca, ale sama torebeczka, słuchajcie, no, jest tak przeurocza. Były w ogóle w trzech kolorach. Była czarna, biała i ta różowa, no ale ja z racji tego, że uwielbiam różowy kolor, no to nie mogłam wziąć innej torebki. I słuchajcie, ten pasek tutaj, on jest w ogóle odpinany, więc można nosić to jako po prostu taki tak zwany koszyczek, nie? Także fajnie. Ona była w ogóle początkowo jakaś taka mega droga, chyba ze 120 zł, ale ja nie chciałam za tyle kupować, więc mówię, poczekam, aż będzie jakaś promocja. I słuchajcie, oprócz tego, że była promocja na samą tą torebkę, to jeszcze ja wykorzystałam jakiś tam kod promocyjny, który dawał właśnie upust na tą tańszą rzecz kupioną i ja ją miałam za 40 zł, 46 zł chyba mnie kosztowała. Teraz już na pewno wszystko.